Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <inaudible> papam Kościół jako tajemnica i sakrament. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 27 listopada 1991 roku. Według Soboru Watykańskiego II Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Nauka ta, wypowiedziana zaraz na początku konstytucji dogmatycznej o Kościele, domaga się stosownych wyjaśnień czemu poświęcona zostanie właśnie niniejsza katecheza. Wypada zaraz zwrócić uwagę, iż słowa, które mówią o Kościele jako sakramencie, znajdują się w obrębie pierwszego rozdziału Konstytucji, zatytułowanego Misterium Kościoła. Należy więc szukać wyjaśnienia owej sakramentalności, którą Sobór przypisuje Kościołowi w kontekście Misterium, czyli tajemnicy, tak jak o tym mówi właśnie ów pierwszy rozdział Konstytucji. Kościół jest tajemnicą Bożą, gdyż w nim urzeczywistnia się Boży zamiar zbawienia, plan zbawienia ludzkości, czyli tajemnica Królestwa Bożego, objawiająca się w słowach i życiu samego Chrystusa. Jezus objawia te tajemnice przede wszystkim apostołom. Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla innych wszystko dzieje się w przypowieściach. Mowa przypowieści o Królestwie, którym poświęciliśmy jedną z poprzednich Kateches, znajduje swoje pierwsze i podstawowe urzeczywistnienie już we wcieleniu, swoje wypełnienie pomiędzy Chrystusową Paschą Krzyża i Zmartwychwstania a jerozolimską pięćdziesiątnicą. W tym dniu apostołowie oraz członkowie pierwszej wspólnoty otrzymali chrzest ducha prawdy, by dawać świadectwo o Chrystusie. Równocześnie zaś Boży zamiar zbawienia ludzkości, odwieczna tajemnica, zaczął się przeoblekać w widzialny kształt kościoła nowego ludu Bożego. Listy Pawłowe w sposób szczególny dają temu wyraz. Apostoł głosi Chrystusa zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jest to tajemnica objawiona ku pokrzepieniu serc, ku pouczeniu w miłości, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia. Równocześnie apostoł prosi Kolosan o modlitwę, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa miał ją obwieścił tak, jak winienem ją wypowiedzieć. Ta Boża tajemnica, zamysł zbawienia ludzkości w Chrystusie, jest nade wszystko tajemnicą Chrystusa, równocześnie jednak jest przeznaczona dla synów ludzkich. Czytamy w liście do Efezjan. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą, dodaje apostoł, stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Tę naukę Pawła podejmuje i rozwija Sobór Watykański II, mówiąc: Chrystus wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnął. Powstawszy z martwych, ducha swego ożywiciela zesłał na uczniów i przez niego ustanowił ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia. A następnie, Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności, i ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Widzialnym sakramentem owej Zbawczej Jedności. Tak więc odwieczna inicjatywa Ojca, Zbawczy zamiar objawiony ludzkości w Chrystusie i w Nim urzeczywistniony, stanowi fundament tajemnicy Kościoła, która za sprawą Ducha Świętego i w Jego mocy staje się udziałem ludzi, od apostołów poczynając. Dzięki temu uczestnictwu w tajemnicy Chrystusa Kościół staje się ciałem Chrystusa. Pawłowy obraz i pojęcie ciała Chrystusa wyraża równocześnie prawdę o tajemnicy Kościoła oraz prawdę o jego widzialnym charakterze w świecie i w dziejach ludzkości. Grecki termin misterion został przełożony na łacinę jako sakramentum. W tej postaci znajdujemy go w uprzednio przytoczonych tekstach Magisterium Soborowego. W kościele łacińskim słowo sakramentum nabrało bardziej specyficznego znaczenia teologicznego i odnosi się do siedmiu sakramentów. Jest rzeczą oczywistą, że zastosowanie tego znaczenia do kościoła ma charakter jedynie analogiczny. Wedle nauki Soboru Trydenckiego sakrament jest znakiem Rzeczy Świętej i widzialnym wyrazem niewidzialnej łaski. Niewątpliwie określenie to można odnieść do kościoła w sensie analogicznym. Trzeba jednak zauważyć, że definicja ta nie wystarczy, by wyrazić to, czym jest Kościół. Jest on znakiem, ale nie tylko znakiem, jest również owocem dzieła odkupienia. Sakramenty są środkami uświęcenia. Kościół natomiast jest zgromadzeniem ludzi uświęconych, stanowi zatem cel zbawczego działania. Po dokonaniu tych uściśleń można odnieść termin sakrament do Kościoła. Kościół jest bowiem znakiem zbawienia dokonanego przez Chrystusa i przeznaczonego dla wszystkich ludzi dzięki działaniu Ducha Świętego. Jest to znak widzialny. Kościół ma jako społeczność ludu Bożego widzialny charakter. Jest to także znak skuteczny, ponieważ przynależność do Kościoła jest dla ludzi źródłem zjednoczenia z Chrystusem i wszystkich łask potrzebnych do zbawienia. Kiedy mówi się o sakramentach jako skutecznych znakach zbawczej łaski, Ustanowionych przez Chrystusa i sprawowanych w jego imieniu przez Kościół? Analogia sakramentalności w odniesieniu do Kościoła pozostaje w mocy, ponieważ pomiędzy Kościołem a sakramentami zachodzi organiczna więź. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to istotowa tożsamość. Nie wszystkie bowiem funkcje i posługi w Kościele pochodzą z Bożego Ustanowienia. Nie mają też skuteczności siedmiu sakramentów. Ponadto w Eucharystii Chrystus jest obecny w sposób istotowy, lecz nie można tym objąć całego Kościoła, kiedy indziej wyjaśnimy te różnice bliżej. Możemy jednak zakończyć tę katechezę optymistyczną uwagą, że organiczny związek między Kościołem, Sakramentem a poszczególnymi Sakramentami występuje w sposób szczególnie ścisły i istotny właśnie w odniesieniu do Eucharystii. O ile bowiem Kościół jako sakrament sprawuje Eucharystię, o tyle Eucharystia sprawia, urzeczywistnia Kościół. Kościół wyraża się przez Eucharystię, a Eucharystia tworzy Kościół. W sposób szczególny w Eucharystii Kościół jest i staje się coraz bardziej sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem.